Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o pieniądzach. W studiu gość minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry, panie ministrze. Witam. Panie ministrze, dwa wątki poruszymy, dwa ważne tematy. Pierwszy, ponieważ nagrywamy program na giełdzie papierów wartościowych, no to od tego chciałbym zacząć, bo giełda ludziom kojarzy się z tym, że mogą kupić akcje różnych spółek, tudzież obligacje, ewentualnie inne instrumenty, a okazuje się, że od jakiegoś czasu można kupować pszenicę i to nie jest ostatnie słowo jeszcze, tak? To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, którego w Polsce brakowało. Wszyscy moi poprzednicy, ministrowie rolnictwa, od wielu, wielu lat o tym słyszałem, chcieli utworzyć giełdę zbożową, różne nazwy były. Giełdę, która by dokonywała transakcji produktami rolnymi, dając i tą obiektywną ocenę wynikającą z podaży i popytu, która by była takim elementem wskaźnikowym dla transakcji, które się będą odbywały gdzieś w Polsce, poza giełdą, ale jednocześnie dla tych wszystkich, którzy w ramach obrotu giełdowego dokonywaliby transakcji, dając gwarancję bezpieczeństwa, że ktoś nie okradnie, co niestety w rolnictwie przez lata było i się nie udało tego wyeliminować. Ktoś weźmie towar, nie zapłaci za niego. Więc cieszę się, że od kilku miesięcy takie przedsięwzięcie jest tu w Warszawie. To jest coś naprawdę historycznego i jestem bardzo zadowolony, że mogło to być moim również udziałem. Na razie odbywają się transakcje dotyczące pszenicy. Tam zbliżają się żniwa, więc będzie dołożone żyto. Na jesieni będzie dołożona pszenica, kukurydza i kolejne grupy produktów, na które będzie zapotrzebowanie. Czyli rozumiem, jest jakiś cykl zaplanowany, jak te produkty będą wchodziły. Tak, bo my nie tych możemy, towarów musi być chyba sporo na giełdzie, żeby można nie możemy też skoczyć do basenu, nie sprawdziwszy wody. Jakie jest zainteresowanie, musimy ustalić. To jest system magazynów autoryzowanych w Polsce, bo to te produkty to są transakcje typu spot, czyli te realne. Tak, no właśnie chciałem o to zapytać, czy to jest tak, że my sobie pohandlujemy kontraktem na pszenicę i inne, to czy będzie, jak to ja będzie kupię na pszenicę, to ją odbiorę za miesiąc na przykład? To będzie na przyszłość również kontrakty terminowe. Świat w tym kierunku idzie, analiza rynków również z pewnym wyprzedzeniem jest bardzo istotna. To wszystko zresztą pomaga też lepiej zagospodarowywać, lepiej zarządzać rynkiem rolnym. Na razie to są transakcje rzeczywiste, towarem rzeczywistym. Czyli mówiąc wprost, kupuję 10 ton pszenicy i za 3 tygodnie odbieram je minimum na 25 przykład ton pszenicy, okay. partia minimalna. To nie jest zaporowa. Dla dużych rolników to nie jest partia duża, a mniejsi, bo przecież mnie zależy również bardzo mocno na wspieraniu mniejszych gospodarstw, mogą tworzyć porozumienia między sobą, spółki, grupy producenckie, spółdzielnie, tak jak to zresztą występuje w Europie Zachodniej, gdzie obrotem zboża zajmują się nie pojedynczy rolnicy, tylko ich stowarzyszenia i grupy producenckie. Serdecznie polskich rolników do tego zachęcam. Czyli taka grupa kupuje 25 ton pszenicy i dzieli między na przykład 5 rolników po 5 ton. Tak, tak, ale również jeżeli oferta ma być 25 ton, czy wielokrotność 25 ton, jeden rolnik nie jest w stanie takiej oferty złożyć, to może złożyć kilku. Rozumiem. Więc to jest rozwiązanie korzystne, więc cieszę się, że to się udaje realizować. Pewien etap rozruchowy, testowania zawsze jest niezbędny, on się kończy w sierpniu, czyli jest skorelowanie ze żniwami już tegorocznymi. Ja zapowiedziałem, że ta giełda już będzie zajmowała się produktami pszenicą z roku poprzedniego i zajęła się dość skutecznie, tych transakcji jest sporo, ale również już jesteśmy po tym etapie testowania rozruchu, dlatego wspólnie z panem ministrem aktywów państwowych, z premierem Sasinem wysłaliśmy też list do ambasadorów, którzy są w Warszawie, informując o tym, że proszę bardzo, Warszawa dołączyła do Chicago, do Matif pod Paryżem, do innych ważnych miejsc. Może to jeszcze jest mniejsze, na mniejszą skalę, ale będziemy się rozwijać, żeby również ci wszyscy, którzy zajmują się obrotem zboża na świecie, wiedzieli, że jest taka giełda i również mogli z niej korzystać. Czyli rozumiem, że jeżeli, nie wiem, czescy rolnicy zapragną mieć polską pszenicę, to mogą ją tutaj kupić. A proszę bardzo, będę się bardzo cieszył. My jesteśmy krajem nadwyżkowym. My mamy
produkcję większą niż potrzeby krajowe. Jesteśmy krajem trwale zależnym od eksportu. W tym roku zapowiadają się przyzwoite zbiory. Martwiliśmy się oczywiście w kwietniu suszą, że kolejny dramatyczny rok, tak jak 18 i 19 będzie w 20. To się poprawiło, opady majowe, czerwcowe, nawet czasami trochę już ich za dużo jest, ale bardziej się martwimy o pogodę we żniwa, czy będzie przy słonecznej, dobrej aurze, niż o wielkość plonów. One będą dobre i jeżeli by ci Czesi, których Pan wspomniał, czy ktokolwiek inny chciał kupować zboże w Polsce, zapraszamy, zachęcamy. Panie ministrze, to skoro weszliśmy na ten wątek, to tak nie mogę Pana nie zapytać o jedną rzecz. Skoro te opady się pojawiły, suszy nie ma, rozumiem, że ceny w zasadzie powinny być przyzwoite. To znaczy nie powinniśmy się martwić o to, że ze względu na suszę czy inne sytuacje ceny nagle wystrzelą. Nie, nie będzie drożyzny. Nie ma żadnych ekonomicznych, logicznych, uzasadnionych podstaw, żeby w Polsce była drożyzna żywności, czy tej finalnej, czy surowców rolniczych. Zbiory zapowiadają się dobrze. Oczywiście jest powiedzenie rolników, że dopóki nie masz w komorze, w spichlerzu, to jeszcze tam się nie ciesz, bo jeszcze nie sprzątnąłeś, ale wszystko na to wskazuje, że zbiory będą dobre. Mamy niskie ceny energii elektrycznej, jedne z najniższych w Europie. Niskie ceny paliwa, to w rolnictwie ma istotny udział, oprócz tego przecież zwracamy część akcyzy w paliwie kupowanym przez rolników. Nie wzrastają koszty pracy, bo w niektórych gospodarstwach są zatrudnieni pracownicy, więc nie ma żadnych logicznych podstaw, żeby sądzić, że po pierwsze zabraknie żywności, a drugie, że ona będzie jakaś bardzo droga. Wszystko myślę, że jest na dobrej drodze i mogę uspokoić również konsumentów, bo ci się martwią, czy chleb nie będzie droższy, czy makarony, czy jakieś inne ze zboża, czy też oleje z rzepaku, czy również i mięso, i mleko, które jest pochodną przecież produkcji roślinnej, bo to jest pasza dla tych zwierząt. Nic takiego nie będzie miało miejsca. Mamy stabilną, dobrą sytuację w polskim rolnictwie. Panie ministrze, a wracając do tego wątku giełdowego, jakby technologicznego, jak pan patrzy, skoro możemy powiedzieć, że rolnictwo zadebiutowało na giełdzie, to czy ono też staje się coraz bardziej nowoczesne? To znaczy, czy nowe technologie pojawiają się w rolnictwie? Rolnictwo, może jak mało która dziedzina gospodarki, jest skazana i musi korzystać z nowej techniki. Wiele przyczyn. Coraz większy brak ludzi do pracy. To widać nawet w tej chwili na rynku pracy. Owoce, które wymagają zbioru ręcznego. COVID pokrzyżował problemy z pracownikami z zagranicy. Stworzyliśmy wszystkie dostępne ułatwienia dla pracowników z Ukrainy, łącznie z pracą od pierwszego dnia w gospodarstwach pracowników objętych kwarantanną, to jednak tych ludzi będzie brakowało. To jest nieuchronny proces, dlatego trzeba wprowadzać już nie tylko mechanizację, ale wręcz automatyzację czy robotyzację. I stąd to porozumienie z giełdą? To jest jeden z elementów. Rolnictwo podlega wielkim zmianom wynikającym ze zmian klimatycznych. Tu również są potrzebne innowacyjne rozwiązania. Rolnictwo musi dostosowywać się ze swoimi produktami do zmieniających się, często chimerycznych, oczekiwań konsumentów. Również wytwarzając takie produkty, jakich konsumenci, odbiorcy sobie życzą. W związku z tym zapotrzebowanie na rozwiązania innowacyjne w rolnictwie może być w najbliższych latach szczególnie istotne. Rolnicy już z tego korzystają, to jest rolnictwo precyzyjne, czyli również pomoc satelitów do zarządzania gospodarstwem, analizy gleb, rozwiązania innowacyjne w zakresie organizacji rynku, ale to wszystko jest za mało. Do mnie dociera wielu ludzi, naukowców, jakichś wizjonerów, ludzi, wynalazców, którzy przedstawiają ciekawe rozwiązania, w ich zdaniem ciekawe rozwiązania, które mogłyby bardzo pomóc. Ja nie jestem w stanie tego zweryfikować, bo nie mam takiej wiedzy na każdy temat. Czasami to wygląda wręcz jak z lalki wymyślanie metalu lżejszego od powietrza. Czasami to są rozwiązania, wydaje się, logiczne. Nie do końca wiadomo, czy to jest wizjoner, fantasta, czy nowy Einstein. I co, i giełda będzie teraz pomagała? I dlatego chcemy stworzyć fundusz, owszem, ten fundusz ryzykowny, przy pomocy giełdy, która ma oprzyrządowanie, ona wie, jak również
analizować pod kątem finansowym, biznesowym te pomysły. I Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który jest tym zbrojnym ramieniem, trochę eufemistycznie powiem, ale tym narzędziem właśnie pomagania rolnictwu poprzez nowe rozwiązania, które są potrzebne, a których wcześniej nie było. Na to też przeznaczamy tam kilkadziesiąt milionów złotych ze strony Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, żeby nikt z pomysłem, może genialnym, a może głupim, ale nikt z tym pomysłem nie odszedł z kwitkiem, żeby przeanalizować... Albo nie sprzedał tego za granicą. Bardzo często tak jest, że genialne rozwiązania trafiają, są na pniu kupowane przez zagranicę, bo w Polsce nikt się tym nie zainteresował. Mhm. To dotyczy i tych wymienionych przeze mnie możliwości techniki rolniczej, ale przecież odnawialnych źródeł energii, wykorzystywania surowców rolniczych do tak rozlicznych działów gospodarki, jako surowców do kompozytów, do lekarstw, do farmakologii, do upiększania ciała ludzkiego, do cuda. I rozumiem, właśnie, że teraz ktoś, kto będzie miał pomysł, będzie mógł przyjść, mówiąc bardziej obrazowo, do was i do giełdy, czy na giełdę i powiedzieć, mam takie coś, powiedzcie, czy to jest coś wartego, tak, czy dacie na to pieniądze. Do tej tworzonej właśnie spółki, której dziś list intencyjny jest podpisany i to jest kwestia najbliższych kilku miesięcy. Ja, tak jak z tą giełdą, w zeszłym roku obiecałem, będzie giełda, będą transakcje. Jeszcze na zbożu zeszłorocznym to się udało, może tam z kilkumiesięcznym opóźnieniem, ale udało się zrealizować. Tak samo tu. Cel jest taki, żeby w ciągu kilku miesięcy stworzyć takie przedsięwzięcie, gdzie każdy mający jakieś jego zdaniem genialne pomysły, a nie mający środków na realizację tego, na przetestowanie, ba, na prototyp, na te wszystkie działania, które są niezbędne, żeby później to wdrożyć na większą skalę dla odbiorców, których to by interesowało, żeby tu przyszedł i został poważnie potraktowany. Czyli mówiąc wprost, jeżeli ja wymyślę maszynę, która będzie sama zbierała truskawki bardzo delikatnie i układała je jeszcze do łubianki, nie niszcząc... To ja pana ozłocę, to od razu dostanie pan dofinansowanie. Ale... Więc właśnie to przedsięwzięcie ma tak być skonstruowane. Owszem, to jest ryzyko, bo można założyć, że część, niektórzy powiedzieli, zmarnujemy. Nie, zawsze jest to obarczone dużym ryzykiem. Jeżeli, nie wiem, na 10 pomysłów jeden czy dwa zostaną zrealizowane, to jest bardzo dobrze. Ale każdy będzie mógł przyjść ze swoim pomysłem. Tu jakaś analiza wiarygodności w oparciu o badania naukowe, o to, czy to nie przeczy prawom fizyki, czy to nie ktoś wymyślił perpetuum mobile, czy samochód na wodę. Chociaż taki do mnie trafił jeden, mówi, że on jest w stanie samochód napędzany wodą skonstruować. No jeżeli będziemy wodę na wodór rozszczepiać w samochodzie... No ale to jeszcze do tego rozszczepienia wody trzeba jeszcze jakiejś energii z zewnątrz, bo sama się... Nie rozszczepi. Tak, więc tu kwestia perpetuum mobile, czyli pojazd poruszający się bez napędu, no nie jest możliwy, przeczy prawom fizyki. Więc analiza przez zespół ekspertów, czy to ma jakiś sens i wtedy środki na finansowanie tego. Proszę bardzo, badaj, pracuj i przyjdź za jakiś czas z efektem. Jeżeli nie wyszło, no trudno, no, tak czasami bywa. Jeżeli wyszło, to idziemy w kierunku upowszechnienia, wprowadzenia tego do masowej produkcji, znalezienia firmy, która chciałaby to wykonywać, czy rozbudowania tej konkretnej firmy, tego przedsięwzięcia u pomysłodawcy. To jest coś, czego w Polsce brakowało. I debiut brakowało. Na przykład takiej firmy potem na giełdzie papierów wartościowych poprzez może być, ofertę publiczną? Ale to już jest jakby sprawa dalsza. Natomiast tego typu podejścia absolutnie brakowało. Ze strony urzędników często widzę asekurację, bo boją się zadecydować, a może to będzie strata, a może to nie wyjdzie, może to jest hochsztapler. No, może być, to pewności nie ma. Więc ryzyko, które paraliżuje. Lepiej nic nie robić i wielu się jest odrzuconych. Jeżeli nie zaryzykujemy, jeżeli nie postawimy na innowacyjność generalnie w polskiej gospodarce, to są zresztą cele, które Mateusz Morawiecki stawia, właśnie tego rozwoju polskiej gospodarki nie przez sprzedawanie tego, co w sile mięśni, czy sprzedawanie taniej pracy ludzkiej. To, co przez lata, może nie było innej możliwości, ale klepania blachy dla niemieckich firm, które sprzedawały produkt finalny w postaci luksusowego samochodu, tylko postawienie na polską myśl techniczną, na nasze rozwiązania, na to, co z pewnym wyczuciem nazywamy innowacyjnością, bo nie ma dobrej definicji, rozumiemy, że to są rozwiązania
czy techniczne, czy technologiczne, czy organizacyjne, które pozwolą rozwiązać problemy i wykorzystać różne rozwiązania, których wcześniej nawet pod tym kątem nie analizowaliśmy, do wzrostu, do istotnego, skokowego wzrostu polskiej gospodarki, a to, co mnie najbardziej interesuje, polskiego rolnictwa. Więc myślę, że to jest absolutnie dobry kierunek i zachęcam do tego, żeby pan skonstruował tego robota do zrywania truskawek, po pierwsze, a drugie, żeby rzeczywiście i pan, i media interesowały się postępem tych prac. To jest naprawdę ciekawa, pasjonująca droga. Myślę tak, że gdyby tego typu mechanizmy były, to może ludzi pokroju Tesli czy Edisona byłoby na świecie więcej. Może byli genialni, tylko nikt nie dał im szansy na sprawdzenie wiarygodności tych swoich pomysłów. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.